Koniec związku i co dalej? To temat zaproponowany przez jedną słuchaczkę mojego kanału. Witam wszystkich ponownie u Loelia Oracle. Dzisiaj zrealizujemy nowy temat, który interesuje moich słuchaczy. Proszę pomyśleć, że jest to czytanie kolektywne, nie indywidualne. Nie będzie każdy detal tego czytania rezonował z wszystkimi. Niemniej jednak dużo z pań pyta o relacje. Partner odszedł lub pokłóciliście się, zerwaliście nagle relacje, wyprowadził się partner. Koniec, nie ma kontaktu, nie widzicie się i co dalej? Zanim przeczytam tutaj karty, dużo rozłożyłam kart, ponieważ no, problem wydał mi się tutaj troszkę niejasny. Ale zanim zacznę tutaj interpretować, proszę o subskrypcję mojego kanału, lajkowanie, komentarze, propozycje tematów do czytań. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy damskich i męskich i zaczynamy. Więc tutaj jest niepokój, oczywiście po rozstaniu, po zerwaniu tej relacji, co będzie dalej? Chcieliby Państwo lub Panie, by otworzyły się tutaj jakieś perspektywy nowe. Myślę, że jesteście pod presją czasu, czekacie na jakiś nowy początek i jesteście zaniepokojone. Co się teraz wydarzy? W głębi serca i na poziomie mentalnym być może myślicie o tym, czy ten partner jeszcze będzie próbował walczyć o ten związek, o Was, czy zadzwoni, czy da kontakt, czy napisze, czy będzie kontakt. Na razie jesteście zdezorientowane i nie wiecie właśnie, w którą stronę to się rozwinie. Kompas nie pokazuje Wam tutaj konkretnego kierunku działania i rozwoju tego związku. Jeśli partner odszedł do jakiejś innej partnerki, ponieważ grał tutaj z dwoma kobietami i nie był uczciwy wobec Was, prawda, tylko zagrywał sobie tutaj nielojalnie, czyli miał kogoś jeszcze na boku i tylko dlatego właśnie urwałyście stanowczo tą relację, ponieważ no, domyśliłyście się, że jeszcze jest jakaś inna kobieta tutaj w grze, to proszę uważać, ponieważ by nie otworzyły się jakieś tutaj ewentualnie tylko kontakty z tym partnerem, który będzie chciał wracać na seks. Pożądanie, jeszcze no, taka kontynuacja powiedzmy tych tutaj intymnych momentów między Wami, ewentualnie otworzy się jako szansa lub będzie chciał wrócić partner, będzie pisał, zapraszał do spotkań, by mieć z Państwem, z Panią jeszcze jakieś intymne tutaj chwile i momenty. No powiedzmy seks. Więc jest tu taka przestroga, by no, nie otworzyć się tutaj dla tego partnera, który ewentualnie będzie pisał i chciał, udawał, że chce wrócić, by uważać, żeby to tylko nie była płaszczyzna seksualna i by nadal ten partner nie zagrywał z dwoma kobietami naraz. Ponieważ będzie to fałszywa gra. Tak, i tylko po prostu korzystanie jeszcze, no powiedzmy, na tle seksualnym. Jest ten partner na pewno tutaj na rozdrożu, czyli ma jakieś dwie opcje lub więcej opcji i nie wie po prostu, którą opcję wybrać. Zastanawia się, ma tutaj jakieś ewentualne jeszcze alternatywy, jakieś inne widocznie partnerki lub kochankę i także dlatego uważajcie, Panie, by tylko po prostu nie wracał do Was i nie chciał tylko po prostu seksu, bo na pewno ta karta nie pokazuje o żadnym stabilnym związku.
Panie by pragnęły jakiegoś lojalnego tutaj związku. No, na pewno ten partner ma z Wami przyjacielskie jakieś tutaj, prawda, fundamenty, czyli jest to jakiś przyjaciel lojalny i wierny. Być może był tym przyjacielem wiernym, dopóki nie zaczął właśnie tutaj grać za plecami jakoś fałszywie i mieć jakieś inne tutaj relacje. Ale pytanie jest, koniec związku i co dalej, więc wróćmy do tego tematu. Być może przyniesie tutaj los, czas, jakieś kontakty z jakimś dobrym przyjacielem, który będzie chciał tutaj pomóc, wesprzeć Panią. Jakiś przyjaciel lojalny, wierny, no zaufany, który będzie chciał tutaj odbudować z Panią kontakt i powstaną jakieś tutaj uczucia do tej osoby. Być może będzie jakiś tutaj nowy, ewentualnie wielbiciel, adorator, który jest już tutaj w gronie przyjaciół i kolegów, koleżanek, lub będzie to ktoś nowy, ale będzie miał bardzo tutaj takie przyjazne, lojalne do Was zamiary. Jeśli chodzi o odnowienie jakiejś relacji stałej z tym partnerem, który odszedł i skończył ten związek, lub Panie skończyły tą relację, ponieważ były tutaj jakieś właśnie o nieszczere, nieuczciwie gierki, to jest raczej tutaj lęk, strach, blokady i nie ma tutaj raczej perspektyw, by ten nowy początek z tym partnerem, który odszedł, był tutaj w perspektywie pozytywny. Raczej te zranienia są za duże, cierpienia, zranienia duszy, serca i jakaś szansa na nowy tutaj początek i wyleczenie tych wszystkich spraw, tak, po tym zranieniu właśnie, które Pani tutaj mają, jest raczej wątpliwy, ponieważ pokazują się blokady, izolacja, milczenie, urwanie kontaktu, urwanie, po prostu zerwanie wszelakich spotkań regularnych. Tutaj partner wydaje się niedostępny, Panie mają tutaj, widzę, lęk, też partner ma tutaj obawy, wątpliwości, są jakieś jeszcze między Wami niewyjaśnione tajemnice, no być może jakieś tam, powiedzmy, inne partnerki. Są owszem rozmyślania, może jakieś tam uczucia, które jeszcze są w Was, ale te blokady są za duże i tu karta tej kosy pokazuje, że związek został zakończony i wszelkie jakieś tej próby na razie są no, w zagrożeniu, powiedzmy, prawda? Ponieważ są za duże blokady, za duża teraz izolacja lub rozłąka partnerów, rozłąka Was i Pani by chciała związku stałego, jednak są tutaj widoczne blokady, ten związek nie był łatwy, były obciążenia na związku. Ta droga do wyleczenia tej relacji byłaby bardzo mozolna, ciężka, wymagałaby wielu sił, prawda, z obojga strony, czyli sił dużej pracy nad tym związkiem. Raczej jest to no, związek Was obciążający, te blokady są za duże i na karcie związku tutaj stoją właśnie przeszkody, obciążenia, balasty, mozolna droga i fałszywe, różne tutaj nieuczciwe, nielojalne gierki ze strony partnera lub partnerki, w zależności kto tutaj fałszywe maski nosił, nieuczciwie grał i był po prostu nielojalny, niewierny, czy no, nie był prawdomówny w związku, czyli oszukiwał partnera. Ktoś tutaj po prostu grał nieuczciwie. Grał kogoś innego niż w rzeczywistości był, prawda? Czyli fałszywe maski. Lub też Pani patrzy w tą stronę, że zbudowanie relacji nowej z tą osobą jest już po prostu niemożliwa ze względu też, że Pani nie mogłaby drugi raz zaufać tej osobie. Czyli tutaj jest straszna
no, nieufność pokazana właśnie, która blokuje panią do jeszcze jednej próby z tym mężczyzną. No, straszna jakaś tutaj nieufność i być może jest tęsknota, tak, za tym związkiem, za tym mężczyzną, jest tak, ale są myśli, ale dzieli was już jakaś tam przestrzeń, powiedzmy, nie mieszkacie razem, jesteście już osobno, być może oddaleni, jeśli chodzi o kilometry, miasto, i jest po prostu ta nieufność. Także i mężczyzna, i kobieta, teraz widzę w tych kartach, że mężczyzna i kobieta patrzą na siebie i dzieli was właśnie ta straszna nieufność, niewiara, blokady. No też nie wierzycie, że jesteście w stosunku do siebie lojalni i uczciwi. Ktoś tu z was po prostu oszukiwał, grał nieszczerze, tak? Zagrywał coś i intrygował, czy nie mówił prawdę. No i też dzieli was tutaj właśnie być może nawet jakaś odległość geograficzna, nie mieszkacie razem, no, rozstaliście się. Także jesteście odseperowani od siebie i nie ufacie po prostu sobie. Tutaj są karty, które pokazują to w bardzo wyraźny sposób. Też tutaj był fałsz jakiś, ponieważ na spodzie karty Lenormand pokazuje się karta Lisa, czyli ktoś z was tutaj tylko korzystał, był egoistyczny, był podstępny, no, czerpał tylko korzyści z tego związku, nie był prawdomówny, patrzył tylko na swoje potrzeby, prawda, czy to jakieś, nie wiem, finansowe, czy emocjonalne, czy seksualne. Także był ktoś tutaj, kto grał jak cwany lis. No, jest to karta, która pokazuje osobę egoistyczną, fałszywą, intrygancką, która myśli tylko o swoich potrzebach i okrada, powiedzmy, partnera z uczuć, z emocji, prawda? Także nieuczciwości były w tym związku i pozostały tylko zranienia, jeszcze raz tu pokażę, zranienia, blokady, nieufność, dezorientacja, w którą stronę pójść, niewiara, że się uda i jakby taki niesmak, że tutaj partner zagrywa sobie nieuczciwie i być może właśnie ma na boku inne jakieś partnerki i kochanki. Także taki niesmak tutaj pozostaje i raczej nie, no, nie mówi tutaj to pozytywnie o rozwoju związku. Jeszcze karta blokad, izolacji, oziębłości, takiej emocjonalnej niedostępności, która też jest kartą raczej negatywną. I tutaj uwaga, ponieważ jeśli się otworzą jakieś kontakty i jakieś zaproszenia i komunikacja, to będzie tylko tutaj podłoże seksualne, erotyczne, intymne, które będzie tutaj ewentualnie jakąś zachętą do spotkań partnera. Także proszę uważać, jeśli Państwo nie chcą być wykorzystani tylko w sferze tutaj intymnej, to proszę sobie dać spokój. Jeśli Panie szukają seks z eks, jak to się mówi, czyli jeśli Państwo chcą mieć troszkę jakichś tutaj erotycznych wrażeń z swoim eks, no to będzie to być może jakaś tam powierzchowna jeszcze kontynuacja tego związku. Niemniej jednak nie widzę tutaj jakichś stabilnych perspektyw rozwoju tego związku lub powrotu do stabilnej relacji. Niestety nie widzę tego. Wyciągnijmy sobie jeszcze może tutaj tą kartę z Energy Oracle. Jakie energie są ważne dla tego związku, który po prostu tutaj skończył się, i dla przyszłości pani pytającej lub pań pytających. Jakie energie są ważne dla pań pytających? Jakie energie są ważne dla pań pytających? The Sun, ok. Czyli słońce, proszę zadbać o swoją przyszłość. Ponieważ przyszłość tutaj, no,
w perspektywie osoby pytającej będzie pozytywna. Sprawy Pani rozwiną się dobrze. Proszę postawić na siebie, proszę cieszyć się teraz z lata, które przyjdzie. Proszę korzystać ze słońca, z lata, z pięknej przyrody. Proszę nie obciążać się po prostu tymi problemami tutaj właśnie z tego no fałszywego związku, powiedzmy, bo tu widziałam dużo fałszu w tym związku. Proszę zająć się sobą i czerpać właśnie z lata, które przyjdzie. Wszystko się ułoży dla Pani pytającej dobrze, tylko proszę zająć się swoimi planami po prostu do rozwoju siebie samej, czyli być może jakieś aktywności, przyjaźnie, nowe kontakty, nowe hobby. Proszę myśleć pozytywnie też, żeby przyciągnąć być może nowego partnera. Proszę jakby wzbudzić w sobie pozytywne myślenie, pozytywne, piękne wibracje. Wtedy na pewno rozwinie się wszystko dobrze i proszę nie izolować się i nie wpadać w jakieś tutaj negatywne myślenie, depresyjne stany po końcu, tutaj po skończeniu się tej relacji, prawda? Bo jak widać, ta relacja miała tutaj bardzo dużo cieni, fałszu, jakichś nieuczciwych gierek, więc nie warto po prostu tutaj inwestować więcej czasu w to wszystko. Ważne, by się uwolnić i korzystać teraz z pięknego lata, które niebawem będzie u nas, więc bardzo życzę wszystkim paniom, które tutaj rezonują z tym czytaniem, odnajdują się, są w takiej sytuacji, właśnie zakończyły jakiś związek, nie wiedzą, co będzie dalej, proszę pomyśleć o własnym stabilnym rozwoju, o uwolnieniu się z tych wszystkich troski negatywnych tutaj doświadczeń. Tego paniom życzę i panom, którzy oglądają mój kanał, i do usłyszenia już wkrótce.